Zespół imienia Klimka Bachledy powstał w 1952 roku, stając się tym samym pierwszym zespołem góralskim na terenie Zakopanego. W tym roku zespół obchodził 65-lecie istnienia. Obchody w Domu Ludowym w Kościelisku zgromadziły byłych i aktualnych członków zespołu. Na jubileuszu pojawili się choćby burmistrz miasta Zakopane Leszek Dorula czy starosta tatrzański Piotr Bąk. Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że Podhale jest bogate bardzo w tradycjami, muzykę i taniec i śpiew. I tak się po prostu chcemy trzymać tej tradycji i tej naszej kultury i tego bogactwa, co tu mamy. I dlatego po wojnie zarósł niedługo, w 1952 roku, powstał pierwszy w Zakopanem zespół góralski. Historia zespołu imienia Klimka Bachledy jest bardzo bogata. Brał udział w wielu festiwalach, co związane było z wyjazdami, kiedy, jak na tamte czasy, szanse na to były zdecydowanie mniejsze niż dzisiaj. Zespół prowadził taką działalność dość szeroką, bo oprócz tych programów takich śpiewno-muzyczno-tanecznych, jak to się nazywa, zespół wystawiał regularnie sztuki teatralne, między innymi taką sztukę pod tytułem Klimek Bachleda, właśnie dramat o Klimku Bachledzie, o patronie. Klimek Bachleda, nazwany królem przewodników tatrzańskich, był członkiem tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. I to właśnie w górach, podczas jednej z akcji ratowniczych, poniósł tragiczną śmierć zasypany przez kamienną lawinę. Ci pierwsi, co zespół zakładali, uznali, że to będzie bardzo dobry patron i w 1954 roku właśnie zespół przyjął za patrona Klimka Bachledę. W Zakopanem jest to faktycznie najstarszy zespół i to jest dla nas szczęście, że możemy być członkami właśnie tego, a nie innego zespołu. Choć ze Syćkiem współpracujemy, z każdym zespołem się utożsamiamy, bo przecież Syćka razem prezentujemy jedną kulturę, kulturę regionu, któremu na imię Podhale. Obecni członkowie zespołu z wielkim entuzjazmem opowiadają o panujących w zespole relacjach, podkreślając, jakoby członkostwo obligowało do tego, by stanowić zespołową część jednej wielkiej rodziny. To jest taka jedna wielka rodzina, nie ma podziałów, jakichś grupek, podgrupek. No Syćka się czujemy razem, jak trzeba komu pomóc, to zawsze Syćka. Pani Zosia to jest nas taka druga mama na wyjazdach, zawsze nam Syćko pomoże, choć się czasem musi troszkę podenerwować na nos. Ale jest bardzo fajna atmosfera, to nie jest takie, Syćko jest razem po prostu. Na scenie zaprezentowali się i starsi, i młodsi członkowie zespołu. Owacjom i podziękowaniom nie było końca. Czego możemy życzyć zespołowi? Na pewno tego, by trwał przy tym, co dla niego najważniejsze, przy pamięci, historii i tradycji.